Komu szkodzi taka postawa prezydium rady? Czy wójtowi, czy radnym, czy mieszkańcom? I jaki cel przyświeca opozycji, skoro rada nie działa od 2 miesięcy? W ubiegłym roku, 7 grudnia, w gminie Mogilany właściwie przestała pracować Rada Gminy. Przewodniczący Grzegorz Stokłosa z wiceprzewodniczącymi Renatą Strzebońską i Joanną Nowicką złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Nie ma kto zwoływać sesji Rady Gminy. Nie ma kto uchwalić przygotowanego przez wójta Piotrowskiego budżetu gminy, programu profilaktyki alkoholowej, zmiany statutu przychodni w Mogilanach oraz wielu innych uchwał. Radnych opozycyjnych mało to obchodzi. Nie zwołują nawet komisji Rady Gminy. W samej rezygnacji nie byłoby nic dziwnego. Problem w tym, że przewodniczący Grzegorz Stokłosa nie zwołał sesji Rady Gminy, na której wszyscy radni mogliby wyłonić nowego przewodniczącego. Interweniował wojewoda małopolski, aby przewodniczący lub wiceprzewodniczący rozważyli zwołanie sesji Rady Gminy Mogilany. Apel pana wojewody Ćwika trafił w próżnię. Dodam, że radny Stokłosa mówi nieprawdę, mówiąc, jakoby wójt pozbawił rady obsługi prawnej. Znaczy się, wiem co mówię i uważam, że obsługa rady była i jest. W październiku głosowaliśmy absurdalny wniosek o referendum w sprawie odwołania wójta. Wtedy tylko 3 radnych było za tym, żeby mieszkańcy się na ten temat wypowiedzieli. Robili szopkę. Pod koniec października pewnie brakło im odwagi i na początku grudnia postawili na paraliż rady. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji. Rada tego nie zrobiła, więc dopiero 31 stycznia 2018 roku Grzegorz Stokłosa przestał być przewodniczącym. Stokłosa jednak sesji nie zwołał. 15 listopada 2017 złożyłem do Biura Rady projekt gotowego do uchwalenia budżetu na rok 2018. Komisje, którym przewodniczą radni opozycyjni, nawet się nie zebrały i nie zaopiniowały tego dokumentu. Tylko jedna komisja oświatowo-społeczna zaopiniowała projekt budżetu w dniu 11 stycznia. Przewodniczącym tej komisji jest radny Zbigniew Staszczak. Prawdopodobnie Regionalna Izba Obrachunkowa usunie z budżetu większość inwestycji. Dobrze wiemy, że budżet nigdy nie jest doskonały. Każdy budżet zawiera pewne uchybienia i mieszkańcy oczekują o wiele więcej, ale pan wójt Piotrowski opracował projekt budżetu na podstawie wniosków państwa radnych na sesjach, pism od mieszkańców, wniosków rad sołeckich i sołtysów, pisma od mieszkańców całej gminy, którzy są zainteresowani tą sprawą, więc myślę, że wójt budżet opracował, projekt budżetu opracował rzetelnie i przekazał go do realizacji, do zatwierdzenia rady, ale rada nie pracuje, więc nie ma tego budżetu. Zostawmy politykę, zajmijmy się konkretami. Trwa przebudowa ulicy Świątnickiej od wiaduktu w Mogilanach aż do granic Świątnik Górnych. Budujemy kanalizację w Gaju, w Lusinie. Te umowy udało się podpisać w zeszłym roku. Na inwestycje pozyskałem ponad 9 milionów złotych z pieniędzy unijnych i innych środków zewnętrznych. Trwa również przebudowa szkoły w Lusinie i budowa świetlicy OSP w Konarach. Tych inwestycji byłoby więcej, ale przez postępowanie radnych opozycyjnych prawdopodobnie ich nie będzie. Przepadnie nam przypuszczalnie ponad 4 miliony złotych z pieniędzy unijnych. Budowa kanalizacji Mogilany Wschód to pierwsza zagrożona inwestycja. Zagrożona jest również przebudowa ulicy Generała Józefa Bema w Gaju, budowa chodników na ulicy Królowej Polski we Włosami, Jana Pawła II w Libertowie oraz przebudowa dróg w Konarach i Chorowicach, budowa mostu w Lusinie na ulicy Stromej. Nie rozpocznie się przypuszczalnie budowa hali gimnastycznej w Lusinie, remont nawierzchni boisk w Gaju i w Łosani,
budowa świetlicy OSP we Włosani i nie zostaną wykonane projekty rozbudowy przedszkola w Mogilanach i szkoły podstawowej w Libertowie. Im chodzi o wybory. Od początku nie mogli się pogodzić z porażką wójta Musiała. I wiedzieli, że przedtem się nie dało, a teraz za Piotrowskiego się da. Iść do przodu. Używali różnych sposobów, żeby przeszkodzić i zaszkodzić Piotrowskiemu. Za każdym razem wójt z mieszkańcami musieli wywrzeć nacisk, by się cofnęli. Tak było ostatnio z kanalizacją w Gaju i Lusinie. Czy na początku kadencji z kanalizacją we Włosach. Chcą zniechęcić i zohydzić wójta, zamiast wykonywać swoje obowiązki. Rada nie jest dla wójta, ani wójt nie jest dla rady. Wszyscy jesteśmy dla mieszkańców. Nie dla ciągłego jączenia i rzucania sobie kłód pod nogi. Osobiście mnie boli, że zagrożone są nie tylko duże inwestycje, ale także drobne prace. Na przykład większość w Radzie nie chciała pracować nad budżetem, w którym są 54 tysiące złotych na wykonanie oświetlenia nad Zakopianką. A generalna dyrekcja powiedziała, że jak nie zrobimy oświetlenia, to zlikwiduje nam przejście. To zdumiewające, że radni skupieni wokół pana Stokłosy, pani Szczepońskiej, pani Nowickiej wolą robić takie sceny, zamiast pracować. Razem z urzędnikami staramy się normalnie pracować. Paraliż Rady Gminy Mogilany jednak obraca się przeciwko każdemu mieszkańcowi naszej gminy, gminy Mogilany. I to mieszkańcy najbardziej ucierpią przez postępowanie radnych opozycyjnych. My się nie musimy kochać, nie musimy lubić, ale powinniśmy się szanować. Ostatni rok kadencji powinniśmy przeznaczyć tylko i wyłącznie na pracę. Po to nas przecież mieszkańcy wybrali.